I've dug up a way to crush you like an insect. Run! Okej, jesteśmy już przy wejściu do bazy. Nie wiem, czemu nie mogliśmy się... Pewnie jakaś będzie cutscenka, bo nie mogliśmy się przenieść bezpośrednio do środka. To dziwne. Tu już widzę, że ktoś chce ze mną pogadać. Mówiłem, że będzie cutscenka. W ten sposób? O, jest Erend. Nie machaj tym jak młotkiem, Erend. Spróbuj delikatniej. Moje grube paluchy zawsze będą niedelikatne, wiesz? Cofnij, wzdłuż linii, w prawo. Drugie prawo! Właśnie widziałem. Aloy znalazła to na północy. Mam! Nazwali to Concrete Beach Party albo jakoś tak. To dopiero muzyka! Okej. Okay. Aloy! Erend! Lepiej z tobą. I jesteś. Varl mówił, że potrzebujesz pomocy w tych skomplikowanych sprawach. Oczywiście musimy jeszcze dużo ćwiczyć. W jeden dzień nie zostaje się łowcą. Każde nasiono rośnie w swoim tempie. Pozwólmy mu zakwitnąć. Twój tenacki przyjaciel tu jest. Kotalo. Podobno ich wojownicy piją krew. Mam spać na jedno oko? Chyba ma dość widoku krwi na długi czas. Pokazałam mu jego pokój. Ceni sobie prywatność. Chyba masz już wszystko pod kontrolą. To ja idę zanieść do Gai. Jasne. Będziemy ćwiczyć, żeby szybko nadrobić braki. Te znaczki już mi się śnią po nocach. Wiesz, kiedy ty się gdzieś szwendałeś, ja z pomocą Gai dowiedziałam się więcej o boginiach Ziemi. Dlatego z mojej perspektywy potrzebujesz szkolenia. Chodźmy. Jasne. Okej. Cringe. Coś tu między nimi jest nie do końca okej. Tym gorzej, im dłużej trwało dostarczenie. Czy coś to za skrzyneczka. Zwykły placek. Ser. Jakimś sosem. Już mi smakuje. Dobra, pogadajmy sobie z nimi. Hej. Hej. Fajnie tu. No nie ja to zbudowałam. Jasne. Już wiem, dlaczego nie byłaś pewna, czy nas tu sprowadzić. To sporo do przełknięcia. Ale bez obaw. Poradzę sobie z tym. Jasne. Varl dał ci fokus, widzę. Może nie wyglądam z tym zbyt dobrze, ale... na kuźnie, jakie ja rzeczy widziałem. Pewnie wiele było złych, jak upadek dawnego świata i takie tam. Jeszcze muszę się połapać, ale... nigdy nie zrozumiałem, jak... znalazłaś moją siostrę w Królestwie Słońca. Ale teraz już wiem. Mniej więcej. Znowu czuję się przydatny. Wiesz? To długi proces, ale warto. Zadomowiłeś się? Varl pomaga mi w poznawaniu terenu, o ile nie zapomni języka w gębie. Nie wiem, przy kim jest bardziej spięty. Przy tej Gai, czy naszej nowej znajomej Utaru? A co zresztą? Nie powinieneś być teraz na wschodzie i nimi pomiatać? Wysłałem swoich ludzi z informacją. Nie sądzę, żeby Awad miał mi za złe, że pomagam tutaj zbawczyni południka. Ej, jeszcze to już pytałem. Więc poznałeś naszego Tenakta? Jest milkliwy. Podobno ten szczep to krwiożerczy maniacy. Nie wiesz wszystkiemu, co słyszysz. Tak. Cóż, skoro mu ufasz, to ja też. Jeszcze raz. Odwiedziła was Talana?
Wpadła jak po ogień. A, okej, okay, ta Lana jeszcze była, no tak. Jedyna kardża, która ma trochę luzu. A mimo to babka nie znalazła dla mnie nawet chwili. Wiesz już, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Nie będę łgać. Gdy Varl powiedział mi, że te dranie przyleciały z gwiazd, myślałem, że zjadł za dużo leczniczych jagódek. Ale przyzwyczaiłem się do niemożliwych rzeczy. Dzięki tobie. Szkoda, że ciągle chcą nas zabić. Ta, pełna zgoda. Czas na mnie. Jakby co, to jestem gotów. Dobra, wiecie co, pójdę sobie... Albo nie, dobra, zagadajmy sobie jeszcze do nich. Wow, to miejsce zaczyna ożywać. No, a Gaja umieściła wszystkie dane z twojego fokusa w tym archiwum. Dzięki fokusom od ciebie będziemy mogli badać je każdy w swoim tempie, żeby uczyć się i szkolić. A w razie czego, staniemy u twojego boku. Jasne. Dzięki. Jak tam trening z zoo? Ale my naprawdę trenujemy. Przeważnie. Słuchaj, odczytuję symbole szybciej niż ja. Aż głupio odrzucać jej pomoc. Pewnie. Coś tam sobie czytacie? Tak, zapisy zdobyte na ziemiach Nora i na górze Wszechmatki. W sensie twoje. Trudno uwierzyć, że moi przodkowie byli tam uwięzieni. I to bez dostępu do wiedzy z Apolla. Podziękuj Tedowi, Faro. Te. Ciekawe, jak się czuli, gdy w końcu zostali uwolnieni. Świat musiał być dla nich piękny. Poza tym przerażający. Przecież to były małe dzieci. A wyrosło z tego pełnoprawne plemię. Zakładam, że rozmawiałeś z Gotalo. Chciałem oddać hołd tym, którzy polegli podczas zasadzki na ambasadzie. Powiedziałem mu, że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak ruszył na maszynę. Odparł, że nie trzeba chwalić wojownika za wykonanie obowiązku. Przez chwilę myślałem, że gadam z matką. Nie myślałem, że Tanakt i dowódczyni Nora mogą mieć ze sobą tyle wspólnego. Ta Lana pewnie długo nie została. Jakbyś zgadła. Ciekawe, co ten Amadis zrobił, by przyciągnąć jej uwagę. Cokolwiek to było, nie mówiła. To pewnie niezła opowieść. Zakładam, że kiedyś nam opowie. Jak sobie radzicie z fokusami? Każdy miewa trudne chwile. Na pewno Erend klnie najwięcej. Ale myślę, że osaramski upór weźmie górę. Nie miałam racji co do zenitów. Dotąd myślałam, że ich statek wybuchł w drodze do Syriusza. Na kosmodromie widzieliśmy, jak kłamali o tworzeniu lepszej przyszłości. Więc pewnie o swoim statku też skłamali. Chociaż plemię mieszkające pośród gwiazd... Nie mogłam nawet naruszyć jego tarczy. Jeden z nich prawie mnie zabił. Ale i tak udało ci się wskrzesić Gaję. Dlatego użyjemy Hefajstosa przeciwko nim. Oby to wystarczyło. Damy sobie radę, Aloy. Coś wymyślimy. Jak się trzymacie? Po prostu oswajamy się. Nikt jeszcze nie zerwał cięciwy. Utrzymasz fort beze mnie? Jeśli tylko Erend przestanie słuchać w kółko tej samej paskudnej muzyki, być może. Będzie dobrze. Dobra, zaliczmy sobie jeszcze Zoo. Jakkolwiek to brzmi, dobra, porozmawiajmy sobie z nią. Varl jest zadowolony z partnerki. Najlepiej uczyć się wspólnie. Zadomowiłaś się, widzę. Gaja mówiła, że to miejsce zbudowano dla nas, żeby odzyskać kontrolę nad naszymi ziemiami. Dzięki terraformacji. Aby dbać o nie jak boginie o pola pieśni ziemi. Najbardziej dziwi mnie to, że w miejscu życia jest tyle metalu. Rozmawiałaś już z Kotalo? Tylko trochę. Tenaktowie raczej nie potrzebują obcych. Musiałaś zrobić całkiem niezłe wrażenie, że chce ci pomóc. Coraz lepiej znasz Renda, prawda? Oczywiście. Przyjaciele Varla są moimi przyjaciółmi. A ten jest wyjątkowo głośny. Szczególnie jak się nachleje. Dobra, o tym już z nim rozmawiałem. Powinnam iść.
a ja wracam do naszych treningów. Czyli z nią było najszybciej. Dobra, i co? Do Gai chyba czas. Chociaż wiecie co, jeszcze sobie sprawdzę. Tylko gdzie to było? Chyba tutaj. Chciałbym sobie sprawdzić tą dominację, czy mogę stworzyć. O, jeszcze jest Kotalo. Rozumiem. Aloy. Dobrze cię widzieć. Zakładam, że masz wiele pytań. Wiem już o wrogu i jego zamiarach. Zaprowadzono mnie do wizji, którą tu trzymacie. Gai, i dano mi ten fokus. Nie będę udawać, że wszystko rozumiem, ale muszę tylko wiedzieć, gdzie ćwiczyć i kiedy walczyć. Więc witamy w zespole. Co ty tam oglądasz? Reszta pomogła mi zrozumieć symbole, które pokazuje fokus. Więc pomyślałem, że poznam broń, której chcesz użyć przeciwko wrogowi. Ten Hefajstos... On będzie dla nas robił maszyny? Słuchający się Gai? Tak. Jak wiele? Tyle, ile będzie trzeba. Co za potęga. Widział ktoś taką siłę? Skoro już wiesz, kim jest nieprzyjaciel, masz jakieś pytania? Przyznam, że to ciężki orzech do zgryzienia. Przybywają z nieba. Są niepokonani. Na razie. Strategię zostawię tobie. Ufam, że pokierujesz moim mieczem tak, że zaboli. Spędziłeś już trochę czasu z resztą. Co sądzisz? Przyznaję, nie spodziewałem się tutaj Utaru. Rolnicy nie są dobrymi żołnierzami. Ponoć poderwała część plemienia do walki z Kardzia. I dotarła do samotnego światła. To ciekawe. Być może się myliłem. Okej, czyli jak się śmiałem, że ten strój jest rolniczy, to on naprawdę jest rolniczy. Dobra, a tym już nie będziemy z nim gadać. W razie czego sprawdź, jak się ma Hekaro i twój lud. Drzwi są otwarte. Jasne. Dziesiątka z tobą, Aloy. Dobra, wszystkich mamy odhaczonych. Sprawdźmy sobie tą dominację. Czy możemy coś nowego stworzyć? Tutaj brakuje tego półgoroga. No to muszę kończyć kotły, dobra. No to co? To lecimy do Gai. Oddać eter. Jest nasza panna. Witaj ponownie. Gdy będziesz gotowa, dokonaj połączenia etera ze mną. Później muszę przedyskutować z tobą ważną sprawę. Jasne. Dobra, rozmawiajmy. Co chciałaś omówić? Gdy cię nie było, odebrałam transmisję na częstotliwości Eileityi. Eileityja? Jedna z podfunkcji, których dotąd nie znalazłaś. Tak. Sygnał szedł tak wolno, że początkowo wyglądał zupełnie jak przypadkowe fluktuacje szumu w tła. Gdy dostrzegłam prawidłowość, musiałam go składać przez dłuższy czas. Współrzędne. Na co wskazują? Na górę, na północny zachód od tego obiektu. Ale muszę cię przestrzec. Możliwe, że sygnał jest autentyczny. Natomiast możliwe jest także, że nadał go ktoś. Albo raczej coś. Myślisz, że to nie Eileityja? Nie jestem pewna. Co to SOS? To kod z dawnego świata. Sygnał ratunkowy. Desperacka prośba o pomoc. Czy
Czemu Ayla i ty ja przesyłała zakodowaną informację na kanale przeznaczonym do komunikacji z tobą? To środek ostrożności pozwalający uniknąć wykrycia. Albo przynajmniej mający na celu wywołanie takiego wrażenia. Nie mam też pewności, dlaczego Eileityja mogłaby oczekiwać, że w ogóle odbiorę i zareaguję na tego typu sygnał. O ile jej wiadomo, ja już nie działam. No dobra, czyli albo ma kłopoty i wysłała wiadomość, licząc, że gdzieś tam jesteś. Albo ktoś chce nas zwabić w tamto miejsce, podszywając się pod nią. To słuszny wniosek. Te transmisje mogli wysłać Zenici? Opierając się na danych z twojego fokusa, Zenici zdobyli inne jądro główne Gai w kompleksie Hadesa. Możliwe, że użyli go do uzyskania dostępu do moich częstotliwości. Czyli mogli to wysłać w nadziei, że odpowiesz i wyjawisz pozycję. To możliwe. Jednak transmisja jest bardzo nietypowa. Gdyby próbowali skłonić mnie do ujawnienia się, ich komunikacja byłaby raczej standardowa. No tak. To może jednak nie byli oni. Współrzędne prowadzą do góry na północnym zachodzie. Co tam jest? Nie mam zapisów o interesujących rzeczach w pobliżu. Dobra. A co z tą liczbą z wiadomości? 237. Wiesz coś na ten temat? Przeszukałam dostępne bazy danych, ale pozyskane informacje niewiele wnoszą. Być może tę zagadkę da się rozwiązać dopiero po dotarciu na miejsce. Ciekawe, gdzie to jest. Chyba tam na dole mapy. No dobrze. No to udam się tam i poszukam źródła transmisji. Całkiem sama? Ha! Nie ma mowy. Włączyłam Erenda i Varla do tej rozmowy poprzez fokusy. Zgadzam się, że nie powinnaś iść tam sama. A co jeśli to pułapka? Pewnie, że to może być pułapka. Ale jeśli to Eileityja, to ma kłopoty i muszę ją sprowadzić. Bez obaw. Będę uważać i... Idziemy z tobą. Dobra. Zbierajcie rzeczy. Jak chcesz ulepszyć sprzęt, czekam przy zachodnim wyjściu. Czyli co, grupowy wypad? Wyzwanie pomocy. Dobra, ale jeszcze chyba mamy jakiegoś drona do oddania, czy nie? To już oddaliśmy. Wyjdź. Nie, tylko dwa oddaliśmy, nie mamy więcej. Dobra, z Gajem już nie będziemy gadać. Pójdźmy sobie już po prostu do tej misji. Dobra, wyjdźmy sobie najpierw stąd, bo nie mamy dostępnej mapy. Aloy, udało mi się otworzyć kolejne pomieszczenie w przestrzeni mieszkalnej. Tamta nazywała się Hata. Dobrze wiedzieć. Zajrzę tam w wolnej chwili. Gdzie? Wygląda, jakby ktoś poprzestawiał tu rzeczy. Aloy, widzę, że znalazłaś pokój. Twoi towarzysze uznali, że docenisz posiadanie prywatnej przestrzeni. Okej, to mój pokój. To miło z ich strony. Spoko. To prawo przejścia, które dostałam od Faszawa na ambasadzie. Polubiłam go. Wydawał się dobrym człowiekiem. Chyba z utęsknieniem wyczekiwał powrotu. Co, tu będę zbierał pamiątki? No dobra, ale już obejrzałem to. Hekarą myślałam, że to kolejny rządny krwi dowódca. Ale Faszaw miał rację. Hekaru pragnie pokoju. To nie będzie proste. Jednak z nowymi szeryfami jego wizja ma szansę się spełnić. Dwa razy na jednym? Dobra, włócznia. Rost pomógł mi ją zrobić, gdy skończyłam szkolenie. Zdaje się, że to było lata temu. Bo było. Kiedy Varl znalazł mnie po kompleksie Hadesa, myślałam, że widzę Rosta. Wątpię, żeby zrozumiał. Zrozumiał to, co muszę zrobić. Ale i tak.
Chciałabym, żeby tu był. Szkoda, że go nie ma. Spoko był ziomek ten Rost. Całymi miesiącami nosiłam wisiorek Elizabeth. Ale skoro zostaniemy na dłużej, będę go trzymać tutaj, gdzie jest bezpieczny. Elizabeth głęboko wierzyła w Gaję. A Gaja głęboko wierzy we mnie. Jeśli wszystko się uda, odzyskam podfunkcję, pokonam zenitów, uzdrowię świat. Lubię myśleć, że Elizabeth jest ze mnie dumna. Elizabeth Sobek. To Eiry chyba taką, jakby to powiedzieć, uważa ją za matkę, chociaż to wcale nie była jej matka, tylko jej klon. To znaczy ona jest klonem Elizabeth, ale tak mi się wydaje, że traktuje ją, jakby to była jej matka. Mimo, że nigdy się nawet nie spotkały. Szafeczka, widzę, że tu będzie więcej elementów do uzbierania, ale to myślę, że z biegiem fabuły one będą tutaj dochodzić. Dobra, lecimy sobie do Erenda i Varla. I zobaczmy, gdzie nas to przeniesie. Oto i ona. Gotowa, by wyruszyć? Chodźmy. Chodźmy. Patrzcie tylko. Trójka zahartowanych w walce twardzieli rusza w nieznane. To będzie dobre. Uhu. Dobra wspinaczka. A, pewnie to będzie jakiś zamknięty obszar. Musiał wskazać cholernie stromą górę, co? Coś poza mapą, podejrzewam, i dlatego mamy takie przejście po cutscence. O kurde. Dobrą ma spluwę. Co to jest? Co u diabła? Zabili ją. Kurde. Okej, okay, tu się dowiemy, jak z nimi walczyć. A może jednak się nie dowiemy? Cóż, to załatwia sprawę. Varl, zobacz, czy tam czegoś nie ma. Idę. Sprawdźmy pobojowisko. Zaczniemy od zenitki. Wkławiła Varla. Najwidoczniej zenitów jest więcej niż sądziliśmy. To nie do wiary, że walczyłaś z jednym. Niewiele brakowało. Walczyłam, to dużo powiedziane. Uciekałam raczej przed nim. Czuję mróz w kościach. Się broniłam. Ci buntownicy w jakiś sposób pozbawili ją tarczy. Fajne mają wdzianka. Ale co tu w ogóle robiła? Mam dostęp do jej ostatniego pliku komunikacyjnego, ale powinnam też przeskanować pobojowisko fokusem. A co z tą wariatką bronią, którą walczyła zenitka? Wygląda na to, że potrafiła ją przywoływać i odwoływać do uznania, ale... Ej, Verbena, co masz dla mnie? Dobra, no to wszystko działaj. Wszystko sprawdziłam, wciąż żadnych śladów obiektu. Czy mogę już sobie dać z tym spokój? Nie zapominajmy, kto właściwie pozwolił jej się wymknąć. Chcę mieć wyniki, nim zapadnie noc. Zdołasz coś osiągnąć? Czekaj. Chyba coś widzę. No i pewnie po tym ją zaatakowali. Okej, tu są te ich maszyny, czyli te maszyny też rozwalili. Kurde, co to była za broń? Ale bajzer. To widmo miało rozkaz pomocy w odzyskaniu obiektu. Ciekawe, co miało być tym obiektem.
Ciekawe, czego oni kurde użyli. Zabili widmo, zdjęli jej pancerz. Coś jeszcze można przeskanować. Krytka z zapasami. Krytka, nie, dobra, tam widziałem coś. Na górze. O, to jest to działko. Dobra, sprawdźmy sobie to działko. Może się dowiemy, jak sobie to zbudować. Tu jeszcze coś jest. Sprzęt obozowy. Wygląda na to, że buntownicy obozowali tu jakiś czas. Czyżby obserwowali okolice? Mogę uzupełnić zapasy. Tutaj jeszcze coś jest. A to zwłoki ich, okej. Oseram z fokusem? Wygląda, jakby wysyłał gdzieś dane o broni. Ej, czy to będzie miało związek z Sylasem? Sylas? On miał Sylas. Wciąż gorąca. Muszę się dowiedzieć, jak działa. Ale najpierw zaczekam, aż trochę ostygnie. Dobra. Chyba wiem, co tu się wydarzyło. Lepiej wrócę do Erenda. Okej, tylko że tu jeszcze mogę... A, tutaj będą jakieś skrzynki. Dobra, weźmy sobie to. Zachowam to sobie. Tam, gdzie poszedł Warl, jest wejście do tej... Może to jakiś kocioł? Zobaczymy. I co ta, która widzi niewidoczne? Czego się dowiedziałaś? To był starannie zaplanowany atak. Znalazłam tam sprzęt obozowy. Buntownicy przebywali w tym miejscu przynajmniej kilka dni. Czekali, aż pojawi się zenitka, żeby przetestować nową broń. Zenici mają osobiste tarcze i nie można ich zranić, ale ta broń je neutralizowała. Oseram, który ją obsługiwał, ciągle wysyłał gdzieś dane. To był pewnie jakiś prototyp. Niektórzy druciarze tak robią. Najpierw mała próba, a potem dopiero mówią, że działa. Skoro wybuchła, to chyba jest wciąż niegotowa. Szukała czegoś, co zgubiła. Jej dron miał za zadanie pomóc jej odzyskać jakiś obiekt. Eilej, ty ja? To ta podfunkcja, o której mówiłaś, że tutaj będzie. Dobrze gadam? Nie wiem. Chodź, idziemy do Warla. Sprawdźmy mapę. A nie, to jednak jest na normalnej mapie. Tylko gdzieś na jakimś zadupiu. Aż tutaj. No dobra. Lećmy dalej z tematem. Sobie zgarnijmy skrzynkę. O, jest wywar regenerujący, to się przyda. I co, wchodzimy? Głęboki tunel. Wow! Tutaj wryło pod tę górę. Niedawno. Cokolwiek to było, było potężne. Ta zenitka, ofiara buntowników, czegoś szukała. Obiektu. Nie wiem, co to. Ale zakładam, że musi być tam. Dobrze, więc idziemy w dół. Erend, może zostań na czatach. Tamta zenitka mogła nie być sama. Wolałabym, żeby nas nie zaskoczyli. Jeśli coś zobaczysz, użyj fokusa. Dobra. Jak będą kłopoty, dam znać. Chodźmy. Dobra, można normalnie zejść. Myślałem, że to będzie jakaś ślizgawka. Tu na dole są jakieś... O kurcze, pieczone. Mówiłaś, że zenici mają kopię zapasową Gai. Tak, z laboratorium. Może szukali Eilej Tyi. Znaleźli jej kryjówkę, więc wysłała sygnał. Być może.
Kurde, jakie tu są... Skarby. O, a propos skarbów. Czarna. Stary zegarek, pradawna czarna bransoleta. Wygląda na jakąś serwerownię. Może dzięki tej konsoli uzyskam dostęp do miejscowych systemów. Dobra, mam nadzieję, że tu żaden z tych zenitów nas nie zaskoczy. Tu jakieś dane informacyjne, co tu się działo. Nic więcej tu chyba nie mamy do przeszukania. O! Nadajnik. Nigdy nie widziałam takiego nadajnika. Chyba uległ samozniszczeniu. Uległ samozniszczeniu jak jest, tylko skwierczy trochę. To było laboratorium badawcze Zenitu. Chyba niedawno ktoś przesłał stąd mnóstwo danych. Z urządzenia nieopodal. Eilej, ty ja przepadła? Pewnie tak. O ile w ogóle tu była. Z drugiej strony, czemu Zenici wciąż szukali obiektu? Rozejrzyjmy się tu. Dobra, tu już nic nie ma. Idziemy dalej w głąb. Czyli co? Zwiedzamy kolejne ruiny Zenitów. Przynajmniej w tej nie ma wielkich zabójczych maszyn. Albo czegoś, co możesz wysadzić. Racja, bo na początku gry żeśmy szli z Warlem. Też po tym, po ruinach Zenitów. Zaraz, gdzie ja tu mam się udać? Tu mamy jakieś zejście na dół. Ale tam też było jakieś przejście. A, tu mamy wejście na górę. Dobra, to najpierw sobie tu sprawdźmy ten balkonik. Też jakieś drzwi. Kurczę, i nie wiadomo. Oj, tędy jeszcze można przejść, czy nie? Tędy już nie można. Komory ektogeniczne. Jak te, które widziałam w kolebce Nowego Świtu. To się ciągnie nie dalej. O kurde. Nie też, że się nie urodziłam, a zostałam stworzona? To do tego. Maszyna tworząca człowieka. Niesamowite. Tak. Kurczę, idzie teraz. Czy mam tu zeskakiwać? Dobra, może wróćmy się najpierw tam na dół. Gdzie to było? Cały ten... Nie byłem. Kurde. Gdzie ja poszedłem? Ja pierdzielę. A, tędy? Tędy. Tak będzie szybciej. I tutaj na dół. Tu jakieś drzwi. Przejście na górę. Sprawdźmy sobie te drzwi. Ej, długowieczność. Długowieczność, czyli oni robili sobie klony, żeby tak naprawdę tworzyć siebie. I żyć dalej. Ciekawe, czy przenosili świadomość też, czy nie? Znalazłaś coś, co... wyjaśniłoby tę zagadkę? Nie wydaje mi się. Okej, czyli wiemy, że tworzyli sobie... Znaczy, przynajmniej tak mogę wnioskować, że tworzyli sobie klony, żeby nie wydłużali sobie życia, tylko jak już się było pewnie starym, to sobie tworzyli nowe ciało i się... Tak jakby odradzali, ale czy przenosili swoją świadomość do tego, to jest ciekawe. Czy to jest jakiś magazyn? Może ten obiekt gdzieś tu jest? Jeśli tak, to Zenitka nie dała rady go znaleźć. Rozejrzyjmy się. Kurczę, trochę duże. No dobra, przeczeszmy sobie to. Jak Erend to wszystko znosi?
Szczerze. Cóż, Gaja, Zenici, Fokus. Sporo tego. Ale kiedy dotarłem do beznadziei i powiedziałem, że go potrzebujesz, rzucił wszystko. Jest lojalny. To na pewno. Wydaje mi się, że to nie jest lojalność, Aloy. To się inaczej nazywa. Ktoś tu się, kurde, zadłużył. Konsola sterowania. Do systemu schowków. Może nam powie, czy obiekt jest w którymś z nich? No, przekonajmy się. Przekonajmy się. Najpierw sobie jeszcze wejdźmy. Wejdźmy sobie tutaj. O, proszę, kolejne skrzynki. Trochę tego nazbieraliśmy. Tu będzie coś ciekawego jeszcze. No nie, tu akurat nie ma nic. Dobra, to dajmy tą solę. W magazynie jest 236 pojemników. Wprowadź numer pojemnika, który chcesz pobrać. 236. W wezwaniu o pomoc chyba była jakaś liczba. Tak. Sprawdzę zapis. Jak to sprawdzić? Notatki, zapisy. Hologramy. Gdzie to może być? Wezwanie o pomoc. Nie. Misja. Tu. Wezwanie pomocy jest 237. W magazynie jest 236 pojemników. Jest 236 pojemników, ja poproszę ten 237. Nice. Kurczę. Ale jaja. To ja. Aloy. To ty. Ciekawe, czy 236 to było 236 mnie, czy też inni byli? Pewnie wycięła to sobie z głowy. Ale dlaczego? O czym wnioskujesz, że wycięła sobie to z głowy? Witaj, Elizabeth. Nie wiem, jak inaczej cię nazwać. Jestem Beta. Mam bardzo mało czasu. Tylko parę minut, nim mój strażnik odkryje, że zniknęłam, no i muszę usunąć ten implant. Liczyłam na schronienie u ciebie, ale... jeśli to oglądasz, mogę nie żyć. Uważaj, z odległym Zenitem nie ma żartów. Poza tym mają Apolla, Hayleitię i Artemidę. Na szczęście nie mają jeszcze jądra Gai. O kurde. Yes. Hayleitię. Albo wszystko na nic. Powodzenia. I żegnaj. Co, znajdą mnie teraz, czy nie? Ona wciąż żyje. Musimy ją zabrać. Wiedziałem. Potrafią latać? Aloy! Aloy, słyszysz ty mnie w ogóle? Co się dzieje, Erend? Dwa te widmowe cosie właśnie spadły z nieba. Jedno z nich kieruje się prosto ku tobie. Drugie czeka tu na górze. Już idziemy. Ukryj się do mojego powrotu. Tak jest.
Kurde, będziemy walczyć z tym widmem? Nie gadaj. Cokolwiek się stanie, zostaje z nami. Będę ją chronić. Muszę się przygotować na starcie z widmem. Serio? Nie może się dostać do Varla i Klona. Skąd ja mam wiedzieć, jak się przygotować, jak ja nie wiem, jak z tym gównem walczyć? Dobra, jestem przygotowany. Już tu jest! Gdzie? Na truciznę, a kurwa, akurat trucizny nie mam. Ja pierdzielę. Chyba, że mam tutaj jakieś bronie na truciznę. No nie, sprzedałem wszystko. Dobra, trudno. Laser? Chyba słabe punkty. Szybkie cholerstwo! Nie, to chciałem zrobić. Kurwa! Pojebało? Ejlej, czemu ty kucasz? Chodź no tu, gościu. Własną bronią, śmieciu. Jesteś cała, Eloy? Ta. Idę na górę. A ty zostań z Klonem. Dobra, co? Trzeba będzie rozdupczyć też to drugie. Ej, a czemu ja nie używam tego? Właśnie, przecież ja mogę użyć tej specjalnej zdolności. Dobra, teraz sobie na tym... Muszę wrócić na górę i pozbyć się drugiego... Na tym sobie tego użyjemy. Aby tylko Eren został w ukryciu. Pewnie nie, bo on jest zgubi. Jak nie wylazł i próbuję sam z nim wygrać. Dobra, jak to się używało? O i spacja? Spacja. Eloy! Ach! Erend? Widmo się okopało! Przyparło mnie do muru! Trzymaj się, już prawie jestem! Szybciej! Już idę, czego się drzesz? To nie brzmi dobrze. Muszę się dostać do Erenda. Już zaraz będę, zaraz będę. Erend, jestem. Uważaj! To coś odprzędziłeś środek. Zostań. Zobaczę, co da się zrobić. W razie czego? Widmo nie rusza się ze swojego miejsca. Może uda mi się podkraść, jeśli nie wejdę w linię strzału. To musi być jakiś... Muszę się przekraść wokół niej. To będzie ciężka. Tarcza padła! Ruszę się!
Coś tam jej zdjąłem. Dobra. Bang. Nice. Szybko poszło. Eren będzie miał, kurde, teraz kłopot. Ta taka sama jak ta. Przysięgam, że nic nie piłem. Ale właśnie w oczach mi się dwoi. Długa historia. Teraz nie ma czasu. Potrzebuję uzdrowicielki. Musimy natychmiast zabrać ją do bazy. Jasne. Tak. No to na co czekamy? Wy idźcie naprzód. Ja muszę rzucić okiem na broń. Jeśli ustala, jak to działa, to być może dam radę pokonać zenitów. Ej, ale jeszcze chciałem sobie to widmo przeszukać. Gdzie ono jest? A, tutaj, dobra. Tak, danych. Dobra, sprawdźmy sobie tą broń na zenitów. Ale przecież ja już to sprawdzałem. A, bo dobra, ona teraz przystygła. Świat zawsze cichnie, gdy pada śnieg. I dysk. O kurczę. Niech tu. Ale jest ta kula. Cóż, lepsze to niż nic. Zabierzmy to do Gaion. O kurczę, co się stało? Gaja musi przeanalizować fragment broni. Szybka podróż. Jeśli uda nam się odtworzyć całość, możemy mieć broń na zenitów. Powinnam też zobaczyć, co z klonem. Var, gdzie nasz gość? Jesteśmy w korytarzu technicznym pod sterownią. Dobra. Okej, ale to sobie już zrobimy w następnym odcinku. Także ja wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i na razie.